rozmowach z osobami kwestionującymi darmowość zbawienia często posługuję się poniższym opisem sądu z Apokalipsy. Sąd ten błędnie jest zwany ostatecznym. Oto relacja biblijna. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Księga Objawienia, 20 rozdział, wersety 11-15. Po pobieżnej lekturze ludzie zwykle reagują ze zdziwieniem. Przecież tu jest wyraźnie napisane, że zbawienie jest za uczynki. Rzeczywistość jest jednak dokładnie odwrotna. Tekst ten jasno mówi, że na podstawie uczynków nikt nie zostanie zbawiony. A oto dowód. Krok pierwszy, czyli krok obserwacji, odkrycia, dowiedzenia się tego, co rzeczywiście tekst podaje. I tu pytanie, o jakich księgach mówi tekst? Są w nim przedstawione dwie kategorie ksiąg. Pierwsza kategoria, liczba mnoga, księgi. I w tych właśnie księgach zapisane są uczynki ludzi. Druga księga to księga życia. A więc mamy, powtarzam, dwie kategorie ksiąg. Pierwsza, księgi z zapisem uczynków, druga, odrębna, księga życia. Na jakiej podstawie zostali osądzeni ludzie, którzy stanęli na tym sądzie? Korzystając z tekstu, widzimy, że na podstawie ich uczynków zapisanych w księgach. Kolejne pytanie obserwacyjne. Jaki uzyskali wyrok na tej podstawie, czyli tego, co było zapisane o nich w księgach? Mówiąc dzisiejszym żargonem, dostali KS. Jaki był sposób na uniknięcie takiego tragicznego losu, tej kary ostatecznej? Sposób bardzo prosty. Wystarczyło być zapisanym w tej innej księdze, w księdze życia. Teraz przejdźmy do drugiego kroku, czyli do wniosków. Ponieważ w kroku pierwszym, w obserwacjach, wszyscy powinniśmy być zgodni, niezależnie jakie przekonania religijne, czy jakie wcześniej przekonania na temat zbawienia posiadamy. Po prostu tu są pytania takie obiektywne. Z kolei ten drugi krok, czyli wnioski z tych obiektywnych przesłanek, no już zawiera ten element subiektywny, ale postarajmy się go ograniczyć lub wykazywać, że jest on oparty na logicznym wnioskowaniu. A więc krok drugi, interpretacje. Do zbawienia warunkiem koniecznym i wystarczającym jest znalezienie się w księdze życia. Pytanie teraz, jak tego dokonać? Jezus, witając swoich uczniów wracających z samodzielnej, mówiąc ironicznie, wycieczki misyjnej, gdzie dokonali wielu wspaniałych uczynków dla Boga, tak kwituje ich radość z udanej misji. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 20 werset. Nie ma tu co prawda mowy o księdze, ale jest mowa o zapisaniu w niebie. Można więc przyjąć, to właśnie jest ten etap wnioskowania, interpretacji. Nie jest to wprost napisane, ale wynika z zapisu biblijnego. No,
Oczywiście, jeśli ktoś nie chce, może się z tym wnioskiem nie zgodzić, ale obiektywny, taki bezstronny obserwator powinien się zgodzić, że rzeczywiście ten wniosek ma uzasadnienie, że tutaj ta różnica księga życia, a tutaj zapisanie w niebie, to jest tylko różnica polegająca na innym opisie tej samej rzeczywistości. Można więc przyjąć, że Jezus odwołał się właśnie do omawianej księgi. Co takiego, teraz kolejne pytanie interpretacyjne, zrobili uczniowie, że ich imiona tam się znalazły? Pierwszy wniosek, nie były to ich dokonania, nawet te pobożne, bo sam Jezus przeciwstawia te ich pobożne sukcesy, przeciwstawia je faktowi zapisania w niebie. Co więc takiego zrobili, że zostali tak wyróżnieni? Ludzie często myślą, że istota chrześcijaństwa polega na naśladowaniu Jezusa. Nic bardziej błędnego. Fundamentem chrześcijaństwa, czyli fundamentem więzi człowieka z Bogiem, jest rozpoznanie, kim jest Jezus z Nazaretu. Naśladowanie jest tylko prostą konsekwencją tego pierwotnego, fundamentalnego faktu. Oto jak przedstawił to apostoł Mateusz. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, wersety od 13 do 16. Jezus był tak usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Piotra w imieniu uczniów, że nazwał go błogosławionym, czyli inaczej mówiąc szczęśliwym. A Jezus odpowiadając rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Mateusz 16:17. Rozpoznanie oczyma wiary w Jezusie, Mesjasza, inaczej Chrystusa, czyli Boga Syna, który przyszedł na ziemię dla ratowania grzeszników od słusznie nam należącego się potępienia, jest tak wspaniałym aktem w życiu człowieka, że sam Jezus poleca w takiej sytuacji radość i nazywa szczęściarzami takich ludzi. Sąd opisany w 20 rozdziale Apokalipsy nie jest więc sądem ostatecznym w popularnym rozumieniu tego pojęcia. Ludzie najczęściej tak to sobie wyobrażają. W ustalonym dniu przed tronem Boga staną wszyscy ludzie. On weźmie wagę i na jej przeciwległych szalach złoży dobre czyny człowieka z jednej, a złe z drugiej strony. W zależności od wychylenia wagi zdecyduje się los człowieka. Taka wizja zbawienia i sądu pasuje do religii, ale egipskiej, a nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, przynajmniej z tym biblijnym. Faktem jest, że została zaadoptowana przez wiele późniejszych religii i do dziś pokutuje także w katolicyzmie. Bóg jednak bardzo różnicuje ludzi na dwie kategorie. Tych, którzy uwierzyli w Jego Syna i pozostałych. Czytamy u apostoła Jana, 1 list Jana, 5 rozdział, wersety od 11 do 13. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Przepaść między tymi dwiema grupami ludzi jest tak ogromna, że nawet po śmierci Bóg oddzielnie przeprowadza ich zmartwychwstanie w ciele. Ci, co nie uwierzyli w zbawczą i darmową ofertę Jezusa, zmartwychwstaną podczas sądu z Apokalipsy z 20 rozdziału, tego, który czytałem na wstępie, gdzie ocenieni na podstawie swych uczynków zostaną ostatecznie potępieni. Dlatego sąd ten jest ostateczny tylko dla części ludzi. Co prawda większej, ale jednak tylko części. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga,
która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety 13-14. Ci, którzy sprawę swego zbawienia oddali całkowicie w ręce Jezusa i odrzucili jakiekolwiek poleganie na swoich uczynkach w tej sprawie, nie staną nawet na omawianym sądzie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset. Ich zmartwychwstanie dokona się w chwili, gdy Jezus na końcu obecnego czasu łaski przyjdzie po swoich uczniów. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 15-18 werset. Można tylko dodać amen. Tobie pozostaje odpowiedzieć w swojej duszy, w swoim sercu na proste pytanie. Czy twoje imię już jest zapisane w Księdze Życia?